Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w 157 odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, świadomym życiu, o zdrowiu, o ekologii i wielu innych. A dzisiaj mam dla Was obiecany odcinek, obiecany temat i kontynuację wątku, który poruszyłyśmy parę tygodni temu. Mowa oczywiście, jak wskazuje tytuł, o jedzeniu intuicyjnym. W odcinku 152 moją gościnią była wspaniała dietetyczka Paulina Małek i myślę, że sporo namieszałyśmy tą rozmową. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za to, jak ciepło przyjęliście naszą dyskusję, bo dla mnie był to szczególnie ważny. Odcinek taki, na który długo czekałam i liczyłam, że on też Was poruszy. Tak się stało, za co serdecznie dziękuję i jestem też wzruszona, że Paulina chciała ze mną porozmawiać po raz kolejny, bo tego tematu nie da się wyczerpać. Poprzednio rozmawiałyśmy o wago inkluzywnym podejściu do kobiecego ciała, o. Końcu kultury diet, a raczej o dostrzeżeniu tego, czym jest kultura diet i zredefiniowaniu tego, czym jest zdrowie. Było to podejście mocno w kontrze do tego, co nadal promuje środowisko dietetyczne i od razu zaznaczę, że jeżeli słuchacie tego odcinka bez przesłuchania tamtego, to Nadróbcie to, bo to jest, tak jak powiedziałam, kontynuacja. My tam wspominamy o intuicyjnym jedzeniu, natomiast dzisiaj skupiamy się na tym, jak tego intuicyjnego jedzenia się nauczyć. I to jest coś, co może nam się wydawać wręcz paradoksalne i sprzeczne, bo skoro jemy intuicyjnie, to nasza intuicja powinna wiedzieć, co chcemy jeść, a dlaczego mamy się tego uczyć, dlaczego to ma być w jakiś sposób zaprojektowane. Otóż właśnie dlatego, że Niestety głosy mediów, kultury i społeczeństwa zagłuszyły ten, który siedzi w nas, mówiąc tak dosyć patetycznie. Nie chcę też spoilerować tego odcinka, ale chciałam Was tylko uspokoić, że taka pierwsza myśl, która może nam przyjść do głowy, to to, że kiedy odpuścimy wszelkie restrykcje i zasady, rzucimy się na chipsy, frytki i lody. Obgadamy to z Pauliną w tym odcinku, bo uwierzcie mi, tak nie jest. Natomiast to, że nasze ciała potrzebują sobie troszeczkę odpracować, a raczej wynagrodzić ten czas niezdrowej relacji z jedzeniem, to też jest normalne. Bardzo się cieszę, że tu jesteście. Zanim przejdziemy do rozmowy, dodam tylko, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to zapraszam was na moją stronę do mojego sklepu internetowego karolinasybańska.com. Ukośnik sklep, gdzie dostaniecie mnóstwo, mnóstwo, kilka produktów elektronicznych, które napisałam. Dotyczą one. Zdrowego stylu życia jest też e-book z przepisami czy znany wielu z Was codziennik w wersji elektronicznej, a co ważne, w sierpniu 10% ze sprzedaży przekazuje Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Co miesiąc Fundacja jest inna, także. Polecam też słuchać moich solowych odcinków, żeby być z tymi tematami na bieżąco. Jeżeli słuchacie podcastu, to koniecznie udostępniajcie, oznaczajcie mnie na Instagramie Karolina Sobańska, a ja już nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania kolejnej rozmowy z fantastyczną Pauliną Małek. Paulina, super jest gościć Cię po raz kolejny i... Fajnie, że tak szybko, bo zostawiłyśmy naszych słuchaczy ostatnio z taką mikroobietnicą i będziemy dzisiaj rozmawiać o intuicyjnym jedzeniu. Ja od razu przejdę do konkretów, dlatego że wydaje mi się, że dla wielu osób to, że w ogóle rozbijamy ten temat na czynniki pierwsze i będziemy mówić o jakichś elementach. Może się wydawać totalnie nieintuicyjne, no bo sama nazwa wskazuje, że taki sposób jedzenia powinien być czymś, co podpowiada nam nasz wewnętrzny głos, nasze ciało, a jednak okazuje się, że jest to cała dziedzina, która stanowi pewien system, którego my się musimy nauczyć czyli co takiego się wydarzyło, że my musimy uczyć się naszej intuicji. W ogóle cześć Karolina, dzięki za ponowne zaproszenie i cieszę się mega, że możemy kontynuować tą rozmowę naszą, co ostatnio. Ostatnio rozmawialiśmy właśnie o wagą inkluzywnym nurcie, czyli nurcie, który jest alternatywą dla tego wagocentrycznego, w którym tak naprawdę większość teraz się znajduje i praktykuje, jeśli chodzi o np. medyczny świat akademicki czy właśnie dietetyczny. No, i tam skupiamy się na tym intuicyjnym jedzeniu, non-diet approach, czyli takim bez diety. No i wszystko dlatego, że mamy coś takiego, właśnie jak kultura diety, czyli to, o czym rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. No i ta kultura diety dopada nas gdzieś, jak już jesteśmy często małymi dziećmi. Nie zawsze oczywiście. Ale jednak większość nas doświadcza jakiejś tam presji, czy chodzi o wygląd, czy naszą figurę, czy nasze zdrowie. I tak samo rozmawialiśmy, że to jest ogromny biznes i kultura diety sprawia to, że normalne jedzenie, czyli to, z czym się rodzimy jako małe dzieci i jemy wtedy często bardzo właśnie zgodnie z sygnałami naszego głodu czy sytości, czy w ogóle tego jak się czujemy na przykład po jedzeniu. Kultura diety sprawia, że nasze jedzenie staje się czymś, co musimy kontrolować, czymś, co wymaga właśnie od nas takiego mikrozarządzania, i zmienia to normalne jedzenie w, w tortury, wręcz czasami, i później, na przykład, często kończy się gdzieś tam zaburzoną relacją z naszym ciałem czy jedzeniem a intuicyjne jedzenie i ogólnie właśnie wagoinkluzywny nurt proponuje normalne jedzenie e, skupiające się na tych sygnałach głodu e, i zauważenia tego, że kultura diety e, zniszczyła nieco nam trochę tą relację. No właśnie, wszyscy, wszyscy nasi słuchacze mam nadzieję, że są już po przesłuchaniu pierwszego odcinka, a jeśli nie, to myślę, że warto od tego zacząć, bo to są takie podstawy też teoretyczno, społeczno-kulturowe wręcz. Wprowadzenie, tak. Tak. Jest to dobre wprowadzenie, bo myślę, że dzisiaj będziemy miały takie bardziej praktyczne podejście. Natomiast też spotkałam się u Ciebie. Z takimi dwoma pojęciami, które chciałabym rozszyfrować. Pierwsze z nich to jest dietetyka bez diety. Zastanawiam się, czy w takim razie, skoro dążymy do tego świata bez kultury diety, o ile to jest w ogóle możliwe, to czy zawód dietetyka będzie miał w ogóle jakiś sens? No bo czym, czym jest dietetyka bez diety? No dobra, więc jak rozmawialiśmy właśnie o tym wago inkluzywnym nurcie, no to tam mamy różne modele i różne levele walki, że tak powiem. I mamy levele ten taki bardzo społeczno-polityczny, który walczy o tę reprezentację różnych ciał, czyli właśnie bardziej tutaj możemy powiedzieć o ciało pozytywności. Mamy też te zmiany, które dzieją się jeśli chodzi o politykę i jeśli chodzi o jeśli chodzi o system, czyli właśnie HEJS, czy zdrowie w każdym rozmiarze, ono też walczy o to, jak, jaki mamy dostęp do opieki zdrowotnej i to, żeby każdy dostawał ją, że tak powiem, równą i, i bez dyskryminacji. No i mamy też takie levele, które działają bardziej na tym poziomie jednostkowym i one dalej walczą z kulturą diety, tylko właśnie one są bardzo skupione na naszej relacji z jedzeniem i z ciałem. I właśnie tym jest non-diet nutrition, czyli właśnie ta dietetyka bez diety, jak można ją przetłumaczyć. I oczywiście nie oznacza przypomnijmy w ogóle, czym jest dieta, jeśli chodzi o właśnie ten cały wagoinkluzywny nurt, bo mówimy tu o diecie, która ogranicza to, co jemy, jak jemy, co jemy i ile tego jemy. Oczywiście włączając te aspekty, jak na przykład aspekty religijne, kulturowe, czy jeśli masz uczulenie na coś, to oczywiście nie każe ci tego jeść, broń Boże i na tym się skup to jest właśnie taka definicja diety i nie mówimy tu o diecie tej która tej definicji która opisuje to co jesz w ciągu całego życia to jest powiedzmy zostawiamy to że tak powiem na bok no i non diet approach skupia się na tym żeby odrzucić po pierwsze rozpoznać kulturę diety i to jakie mamy przed nią na przykład przekonania na temat swojego jedzenia czy ciała i skupia się na tym, żeby podejść do jedzenia w sposób taki łagodniejszy i bardziej skupiony na sygnałach naszego ciała, na ciało akceptacji, na tym, żeby wspierać swoje zdrowie jedzeniem, oczywiście, ale też zauważyć fakt tego, że jedzenie to nie wszystko, co warunkuje nasze zdrowie, bo tak jak wiemy, tych czynników jest naprawdę sporo. Naszą, nasza kontrola nad czynnikami kończy się gdzieś około 30%. I nie mówię tego, żeby ktoś po prostu się poddawał i teraz jadł wszystko, byle co. Tylko chodzi żeby zdjąć z siebie tą, tą presję tego, że my jesteśmy jako jednostki odpowiedzialni za całkowicie, całkowicie za nasze zdrowie. Um, mm -hmm. No i... Przeróżne czynniki, jeśli chodzi na przykład o genetyka, jest bardzo dużym czynnikiem, ale mówi się o tym, że największym czynnikiem, i to mówi się o gdzieś tam 40 czy więcej, nawet procentach, to są czynniki socjoekonomiczne, czyli to gdzie się ktoś urodził, to jaki ma dostęp do lekarza, to jaka jakość jest tego, to ile zarabia, jaką ma edukację. Jest tutaj naprawdę przeróżne, przeróżne czynniki socjoekonomiczne i polecam na przykład sobie. Światowa Organizacja Zdrowia ma na ten temat mnóstwo materiałów pod determinanty zdrowia, i one właśnie szczegółowo opisują to, co tak naprawdę wpływa na nasze zdrowie. Bo często właśnie się mocno skupiamy na tym, że my, jako jednostki i to, co jemy, czy to, jak się ruszamy, oczywiście to ma wpływ. Mówimy tu właśnie o tych 30%. Ja nie mówię, że, że kompletnie mamy teraz zapomnieć o, ty o tych czynnikach, ale jednak zrzuca się tą całą odpowiedzialność na jednostki. I jedyne, co z tego tak naprawdę wynika, to poczucie winy, czy poczucie na przykład tego, że się zawaliło, bo na przykład ktoś zachorował na coś. No i ta e, dietyka bez diety rozpoznaje również fakt, że intencjonalne odchudzanie nie działa długofalowo w większości przypadków mówimy tu to zależy właśnie znowu od badań od powiedzmy 60 do 90 nawet 5% długofalowo czyli mówię tu od 2-5 więcej lat a też zwraca uwagę na to że społeczeństwo coraz częściej choruje choruje na cukrzycę typu drugiego choruje na wysoki cholesterol chor... Ma wysoki, wysoki cholesterol, ciśnienie wysokie. Więc to wszystko mówi nam dosyć mocno, że teraźniejszy sposób, w jaki odpowiadamy na to, czyli reklamowanie, odchudzania na prawo i lewo, nie działa. I musimy znaleźć coś lepszego, coś, co będzie po pierwsze, skuteczniejsze, a po drugie, też brało, będzie brać pod uwagę ludzi wszystkich i będzie brać też pod uwagę naszą fizjologię naszego ciała. No i właśnie wago inkluzywne, w tym nurt właśnie raczej powiedziałabym modele non-diet approach są używane i później mamy dodatkowo w tym w tym modelu mamy różne modele pracy z klientami i z pacjentami, czyli właśnie tutaj następnie przychodzi intuicyjne jedzenie, które jest strukturą, która właśnie pomaga nam po pierwsze rozpoznać tę kulturę diety, po drugie nieco stawić czoła tym naszym przekonaniom na temat, jedzeniu, na temat jedzenia i naszego ciała i zdrowia, tak samo. No i nauczyć się, jak możemy dbać o nasze zdrowie. I trochę, powiedziałabym, ogarnąć naszą relację z jedzeniem i ciałem, tak, żebyśmy, tak, żeby te rezultaty były o wiele długotrwalsze. No i z tego co widzimy na przykład w badaniach, takie non-diet approach interwencje pokazują, że nie dochodzi na przykład, jeśli tutaj bardzo jest częsty. Mm, Obawa na przykład. Nie dochodzi do na przykład zwiększonej masy ciała, nie dochodzi do na przykład, do pogorszenia wyników na przykład krwi, ale za to zyskujemy o wiele więcej, bo na przykład zyskujemy lepszą jakość życia, zyskujemy o wiele lepszą relację z naszym ciałem, zyskujemy właśnie o wiele lepsze wyniki zdrowotne czyli te takie typowe fizjologiczne zmiany. Więc to jest świetna alternatywa właśnie dla tego, co, co teraz nie działa. Zanim omówimy dokładnie też te kroki w nauce intuicyjnego jedzenia, chciałabym zadać Ci pytanie, którego nie planowałam, ale myślę, że jest to mm -hmm. kwestia, która może wiele osób zastanawiać. Po pierwsze, zdaję sobie sprawę, że my możemy utożsamiać pomysł na intuicyjne jedzenie z takim rozwiązaniem właśnie lifestyle'owym dla osób, które nie mają jakby konkretnych celów sylwetkowych, mówiąc w cudzysłowie, tylko to jest pewna właśnie taka zmiana ułatwiająca nam na co dzień jakby też dbanie o zdrowie i może właśnie naprawianie relacji z jedzeniem. Natomiast wiele osób, bo ja też spotkałam się z tym w jakichś takich swoich prywatnych rozmowach, że jeżeli mm -hmm. ktoś z założenia Chciałby schudnąć i uważa, że jest osobą, która zdecydowanie ma za dużo kilogramów i to będzie służyło jej zdrowiu, jeżeli ona te kilogramy zrzuci. No to ta osoba jednak, no ona musi przejść na taką prawdziwą dietę. Albo na przykład mamy takie sytuacje, że jest osoba otyła, która przechodzi na te, w cudzysłowie prawdziwe diety i dochodzi do momentu, gdzie ona Osiąga taki punkt, gdzie nie jest w stanie schudnąć absolutnie ani kilograma więcej. Ja też wiem, że w tym momencie, w tym pytaniu poruszam dużo różnych wątków i możliwe, że to zrobiło się troszeczkę chaotyczne, ale zastanawiam się, skoro tak jak mówiłyśmy ostatnio, że, że BMI jest pewnego rodzaju mitem i to przeliczanie sobie zapotrzebowania kalorycznego no nie jest tak naprawdę idealnym rozwiązaniem, które nam mówi, że poniżej tego schudniesz, a powyżej tej liczby przytyjesz. W takim razie. Co dzieje się, że te osoby, mimo że są na deficycie zgodnie z, z tradycyjnymi przekonaniami, nie chudną? I czy dla takich osób również intuicyjne jedzenie jest rozwiązaniem? Właśnie to intuicyjne jedzenie jest często właśnie polecane dla tych osób, które z powodu tego, że przez całe życie są gdzieś tam na jakichś przewlekłych dietach... Em, no skoro wiemy, że diety nie działają w dłuższej perspektywie, a jednym z najmocniejszych predyktorów na przykład um, przytycia jest dieta, to często te osoby, które są na wielokrotnej diecie, one właśnie mają bardzo wysoki na przykład, em, masę, bardzo wysoką masę ciała. E, I bardzo często jest właśnie polecane tym osobom, ponieważ e, nasz organizm nie zniesie prawdopodobnie następnej diety, a jeśli zniesie, to później niestety em, bardzo mocno zabezpiecza się, e, czyli włącza się taki survival mode i em, Staje się na przykład ekonomiczniejszy, czyli za mniej energii z, zrobi więcej rzeczy. Ale wracając też do tego pytania, nie wiem czy widziałaś, ale na przykład statystyki pokazują, że prawdopodobieństwo na przykład do tyłej osoby i osiągnięcia przez nią normalne, normalnej wagi jest bardzo, bardzo niskie. To jest w granicach 0,5% do 2%. I wiemy też, że odchudzanie intencjonalnie działa. Więc e, jeśli mówimy tu o zdrowiu, ważne jest, żeby właśnie e, zapoznać się z tym nurtem, który właśnie uczy jak dbać o zdrowie, niezależnie od wagi. E, więc e, taka osoba e, może nauczyć się e, rozpoznawać te sygnały swojego ciała. E, aha, jeszcze miałam powiedzieć, że nasze ciało jest mega inteligentne e, i nie jest maszyną, więc takie wyliczanie kalorii co do jote i później e, stosowanie się do tego i wyliczanie, że to jest na przykład coś, co ktoś powinien jeść, jest trochę taką arbitralną liczbą. E, I jest inteligentny dlatego, że nawet jeśli e, w nauce mamy mniej więcej opisane parę modeli tego, jak nasze ciało ma swoją naturalną wagę. Naturalną wagę, czyli takiej wagę, w której czuje się najlepiej. I ona jest podyktowana różnymi czynnikami. I tymi genetycznymi, i tymi na przykład tym, jaką miałeś ty historię jedzenia czy diet. Um, I Opisuje się tutaj różne modele i naukowcy nie są dokładnie zgodni co powoduje to dokładnie, ale wiemy, że mamy na przykład teorię set pointu, mamy teorię settling points, czy inne, które mówią o regulacji wagi. I w tym momencie, na przykład, jeśli ta osoba się odchudza, to bardzo możliwe, że za niedługi czas powróci właśnie do tej wagi sprzed albo nawet wyżej. I nie, 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 nie jest dokładnie na przykład, nie przenosi się twój setting point, nie przenosi się dokładnie na bramki BMI, że tak powiem. Jeśli na przykład ktoś jest w swojej naturalnej wadze, może być na przykład to powyżej tego, tego normalnego BMI, oczywiście tutaj w cudzysłowie. Więc jest wiele czynników, które to, to regulują. A po czym możemy poznać, że osiągnęliśmy naszą optymalną wagę? Bo tak sobie myślę, że w zasadzie osoby, które próbują notorycznie różnych diet i chcą schudnąć, tak naprawdę nie chodzi o to, żeby teraz znaleźć jakieś cudowne rozwiązanie, tylko może zmienić swoje myślenie i zrozumieć, że to schudnięcie po prostu nam nie służy i nasz organizm nie chce, żebyśmy schudli, chce, żebyśmy pozostali właśnie tacy jacy jesteśmy. No to możemy na przykład um, użyć takiej, tak by powiedziałabym, checklistę. Czyli na przykład, jeśli jesteśmy powyżej swojego set pointu, to dalej będę używać teorii set pointu, bo ona jest taka najbardziej bliższa i najbardziej realistyczna, że tak powiem. Która mówi o tym, że jeśli jesteś powyżej, to na przykład właśnie jesz chaotycznie, czujesz się źle, ty po prostu na co dzień masz mało energii, jesz dużo na przykład emocjonalnie, wpadasz w taki, powiedziałabym, jak to się nazywa, krąg obiadania się, a później restrykcji. Czyli ta Twoja relacja z jedzeniem jest, coś jest nie tak. Jeśli jesteśmy na przykład w setpointzie. To nie angażujemy się w restrykcje żywieniowe jemy właśnie zgodnie z naszymi sygnałami. Większość czasu, oczywiście, bo powiedzmy sobie szczerze, że tutaj jest oczywiście dopuszczalne to, że ty idziesz na imprezę, na urodziny i celebrujesz coś i czasami zjesz więcej po prostu życia i angażujesz się na przykład w aktywność fizyczną, czyli zachowanie prozdrowotne, które jest tutaj bardzo mocno promowane. Ogólnie nie stresuje Cię jedzenie i, i akceptujesz swoje ciało. No i później mamy też, kiedy jesteś poniżej swojego setpointu, czyli na przykład jesz za mało, często ci zimno, masz bardzo mało energii znowu, tam gdzieś jedzenie cię mocno, gdzieś tam stresuje możliwe, że na przykład ograniczasz mocno jedzenie, chociaż jesteś głodna często. No to są takie mniej więcej powiedziałabym główne oznaki tego, że nie jesteśmy, jesteśmy lub jesteśmy powyżej naszego takiego, tej, tej wagi, której organizm się czuje najlepiej. Choć ja nie jestem oczywiście specjalistką, to też wydaje mi się, że jest tak wiele innych czynników zdrowotnych, na które warto zwrócić uwagę i możliwe, że zadbanie o nie sprawi, że ta waga się naturalnie mm. wyreguluje. Prawda? My czasami jakby... Wydaje nam się, że to wszystko jest związane z tym, jak my się odżywiamy, a potem robimy badania hormonalne, co myślę, że w przypadku kobiet jest dosyć częste. Okazuje się, że jakby zbalansowanie pewnych zaburzeń tutaj nagle sprawia, że my tą optymalną wagę dla nas osiągamy. Mm -hmm. Ale już właśnie przechodząc do e, intuicyjnego jedzenia, jeżeli powiedziałam coś, co jest nieprawdziwe, po prostu zgłoś się i już ale jeżeli nie, to ja płynę dalej. Mm, czyli jeżeli znajdziemy sobie na przykład specjalistę, dietetyka, który działa w nurcie e, bezdietowym, e, wymyślając słowo, to rozumiem, że ta osoba przeprowadzi nas przez proces nauki intuicyjnego jedzenia. Czy to tak właśnie powinno wyglądać? Mm -hmm. No tak, bo często istnieje taki mit, że e, intuicyjne jedzenie jest takie bardzo intuicyjne i możesz po prostu obudzić się, e, tak, obudzić się pewnego dnia i po prostu zacząć jeść bez ważenia i liczenia kalorii i to już będzie intuicyjne jedzenie. No i tu jest błąd, bo bardzo często czy nawet właśnie jeśli przechodzimy z jakiejś kolejnej diety albo po prostu mamy em, zaburzony na przykład stosunek do jedzenia. Bardzo często mamy mnóstwo przekonań na temat jedzenia czy ciała em, i nie możemy i to nie będzie dalej intuicyjne jedzenie. Dlatego intuicyjne jedzenie to proces i to jest pewna struktura, która ma właśnie te 10 elementów. E, I jeśli właśnie ktoś zgłasza się do dietetyka, który mm, uczy jakieś jeść intuicyjnie, em, to on będzie pracował właśnie z tymi przekonaniami, z twoją relacją, czy twoim podejściem do niektórych spraw. To każdy jest tak, tak naprawdę na innym etapie, więc to zależy od wszystko tego, gdzie zaczynamy, tam ten pierwszy element będzie poruszany. Ale tak, to jest nauka tego, jak się je intuicyjnie, a nie tak, że nagle się... że wykasujesz sobie aplikację i nagle jesz intuicyjnie. No to jest super ciekawe dla mnie. Po raz pierwszy w ogóle u ciebie się spotkałam z tym modelem, który z chęcią za chwilę poznam bardziej szczegółowo, bo też nazywałam swój sposób jedzenia od jakiegoś czasu intuicyjnym i często stawałam pytania o to, co to znaczy intuicyjnie, jakby skąd ja mam wiedzieć, co ma być na tym moim talerzu? I mi wydawało się to takie oczywiste, że ja się mhm. dzisiaj obudzę, mam ochotę na ziemniaki, a innego dnia się obudzę, mam ochotę na sałatkę, dzisiaj surowe, tutaj jogurcik, i, i sądziłam, że każdy tak ma. A potem zdałam sobie sprawę, że jeżeli twój organizm, jakby jeżeli jesteś na tyle rozłączona gdzieś ze sobą i, i, i cały czas masz ochotę jeść chipsy, no to to nie jest dla ciebie dobre i intuicyjne, i nie sądziłam, że rzeczywiście istnieje taki system, co uważam, że jest po prostu. Wspaniałe, choć ja jeszcze kończąc, kończąc anegdotę o sobie, tak jak chyba mówiłam, nawet ostatnio głęboko wierzę w właśnie w tą edukację i tutaj myślę, że się zgadzamy, że właśnie to, że jestem w stanie, na przykład zdrowo, intuicyjnie zbudować posiłek, jest efektem tego, że przeczytałam na przykład bardzo dużo książek, czy przysłuchałam różnych podcastów, i jakby zbierając tę wiedzę na przestrzeni lat, no my uczymy się i swojego ciała i tego, co jest też w teorii dla nas dobre z punktu widzenia dietetyki, na przykład. No, ale mm -hmm. wracając do intuicyjnego jedzenia, powiedziałaś, że to jest dziesięć Elementów, rozumiem, że przechodzi się przez nie po kolei, więc powiedz nam, co jest pierwszym. Tak, dziesięć elementów, i to jest bardzo ważne, żeby je nazywać nie wiem, elementami czy filarami, bo to nie są zasady. I tutaj muszę ci poprawić, bo nie przechodzi się przez nie po kolei. Przechodzi się przez nie tak, jak się chce, tam, gdzie jest największy problem. O, uderzamy zawsze przeważnie. Na początku też lubię budować na przykład um, taki swój e, podręczny arsenał, że tak powiem, narzędzi, e, zanim w ogóle podejdziemy do tych 10 elementów. E, czyli tutaj mamy takie filary jak samo współczucie, czyli taka samożyczliwość, że tak powiem, do siebie, czy praktyki self carowe e, Nie takie bombelki, chociaż to też jest super, kąpiel z bąbelkami, ale raczej takie, żeby e, odpowiednio na przykład. E, Regularnie chodzić do lekarza, jeść wystarczająco, czy, czy inne różne praktyki setkarowe, których mam tam mnóstwo zresztą na moim profilu. No i przez nie właśnie, ja tutaj wymienię je po kolei, tak jak są po, przeważnie przedstawiane, ale tak jak mówię, można od nich zacząć, tego gdzie potrzebujemy najbardziej. Fundamentem w ogóle też jednym z fundamentów intuicyjnego jedzenia jest ta świadomość interoceptywna, czyli taka zdolność postrzegania po prostu fizycznych wrażeń, które dzieją się w Twoim ciele: czy to są emocje, czy to jest właśnie głód, czy sytość, czy właśnie inne fizjologiczne potrzeby, jak nie wiem, na przykład uczucie pełnego pęcherza. To, są, to jest taka zdolność tego rozpoznawania i ona. Często może być taka zaśmiona właśnie przez to, że angażujemy się na przykład w częste diety, czy angażujemy się i używamy zewnętrznych narzędzi do kontrolowania tego, co jemy. Czyli tutaj znowu wchodzą od jadłospisów po aplikacje, po jakieś tam protokoły, które nie bazują właśnie na naszych sygnałach. Czy ta świadomość mm -hmm. introceptywna to jest coś, o co my musimy zadbać, przed takim procesem nauki intuicyjnego jedzenia? Czy to jest coś, co się w nas e, jakoś tak utrwala w trakcie? To jest raczej coś, co raczej odkurzamy i czyścimy, jeśli chodzi o to w, w, właśnie w trakcie procesu, tak żeby później po procesie, czy gdzieś tam na końcu, naszym takim głównym celem jest e, po prostu używanie jej naturalnie, że tak powiem, e, i ona dedykuje tak naprawdę, co, co ty jeszcze co. Ty jesz, czy co odczuwasz. No ale wracając właśnie do tych dziesięciu elementów. Pierwszym jest porzucenie mentalności dietetycznej i diet. I to jest czasami ciężki element, bo on uświadamia nam często to, że nasze zachowania są zaburzone. I to oczywiście znowu nie świadczy to, o tym, że mamy zaburzenie odżywiania, ale są zaburzone z tego e, poziomu normalnego jedzenia. E, I omawiamy w ogóle, czym jest kultura diety e, tego, że e, gdzieś porzucamy te właśnie te z, w, zewnętrzne narzędzia, które dyktują to, co mamy jeść. E, i porzucamy tą ideę, że musimy mikro zarządzać naszym ciałem i to, co jemy. Drugim to jest uszanowanie swojego głodu. I tutaj bardzo często te nasze sygnały głodu są kompletnie niesłyszalne, bo na przykład znowu. Restrykcyjne diety wcześniej, historia na przykład, ale też również na przykład leki, dużo stresu to wszystko może zaburzyć nasze sygnały głodu, no ale uczymy się rozpoznawać na przykład, jak on może u nas wyglądać bo na przykład nie wszystkim burczy w brzuchu, jak, jak ktoś jest głodny albo na przykład to już jest ostatni stopień ostatni level, w którym czujemy głód. A na przykład pierwsze objawy mogą być brak koncentracji nad jakimś zadaniem. Na przykład obniżenie nastroju. Ktoś może być bardziej na przykład taki niemiły dla ludzi, że tak powiem. Hangry. I to wszystko tak, dokładnie. I to wszystkie są na przykład takie subtelne objawy głodu, które uczymy się rozpoznawać, i tutaj bardzo częstym narzędziem jest skala głodu i istytości które w uproszczeniu od 1 do 10 określa, pomaga nam określić na przykład na jakim levelu jest nasz głód. I powiedzmy jeden to jest taki wilczy głód, że zjadłabyś po prostu konie z kopytami. Piątka to jest taki neutralny, że nie jesteś ani głodny, ani syty. A dziesiątka to jest powiedzmy, musisz rozpiąć po prostu spodnie, bo, bo nie masz taki świąteczny, czasami u niektórych obiad, no, i też uczymy się na przykład, że jeśli um, patrzymy na nasze własne um, zwyczaje i to, jak my jemy. Bo na przykład, jeśli przez cały dzień nic nie jemy albo na przykład do 12.01 nic nie jemy, a przeważnie na przykład jemy, e, i dopuszczamy do tej jedynki, czyli do tego nadmiernego głodu, to później na przykład obserwujemy, jak będzie wyglądać nasze jedzenie, bo ono prawdopodobnie będzie bardzo chaotyczne i prawdopodobnie bardzo będziemy się e, obiadać i możemy gdzieś tam e, skończyć na tej dziewiątce, czyli takim bardzo niekomfortowym uczuciu psutości, nie? E, A słuchaj, jak najlepiej na przykład rozróżnić to, czy jesteśmy głodni, czy na przykład mamy na coś apetyt? Bo to chyba też jest zupełnie innego rodzaju doświadczenie i potrzeba. Tak, no bo mówimy też tutaj na przykład o głodzie tym fizycznym, ale też o głodzie na przykład emocjonalnym. I jeśli mówimy o głodzie tym takim fizycznym, bardzo łatwo go rozpoznać, bo na przykład on pojawia się nie nagle, ale rośnie na przykład. I jeśli na przykład coś zjemy, to on przeważnie znika. A ten emocjonalny, dopóki go nie zjemy jakiejś konkretnej, konkretnej rzeczy, czy na przykład nie spojrzymy na to bardziej właśnie pod kątem emocji, czyli nie rozpracowujemy na przykład tego na terapii, to on tam będzie dalej i on się pojawia często nagle. Ale jeśli chodzi o apetyt, to jestem przeciwna na przykład przekonaniu, że rozróżnianiu głodu takiego fizycznego i apetytu, Oba są okej okay. i ob, oba mogą być oznakiem, że może czas coś zjeść. Jeśli na przykład ktoś ma ochotę na apetyt, mu podpowiada, że ma ochotę na, nie wiem, jakiegoś tam rogalika, no to, że tak powiem, śmiało. To nie jest zbrodnia jeść zgodnie z sygnałami właśnie tymi fizycznymi i tymi, gdzie tam pojawi się nasz apetyt. No ale też tutaj bardzo ważne jest na przykład... Mm, to, że często nie rozpoznajemy tych sygnałów, więc bardzo pożyteczne może być takie praktyczne podejście do tego. Czyli ustawieniu sobie takiej delikatnej struktury, na przykład jedzeniu co 3 godziny, powiedzmy, czy 4 godziny, tak, żeby po prostu pasowało to do naszego stylu życia. I tak, żeby zobaczyć, jak my się czujemy, na przykład, kiedy jemy regularnie coś i jak wyglądają na przykład nasze wtedy sygnały głodu. I jak wygląda na przykład nasze jedzenie pod koniec dnia? Czy to właśnie bardzo pomocne jest dla ludzi, którzy bardzo często obiadają się, na przykład. Ale to jest super też właśnie, że powiedziałaś, że. Nie, nie wiem, czy to Ty powiedziałaś, ale że jest to właśnie to uszanowanie mm -hmm. głodu, bo mm -hmm. ostatnio miałam taką rozmowę z, z kimś, że nie wiem dlaczego często tak jest, że dwie godziny po śniadaniu jestem już bardzo głodna. I mhm. Ja wtedy powiedziałam, że jakby, może jesz za małe śniadanie, ale po prostu mhm. to oznacza, że twój organizm po dwóch godzinach potrzebuje coś zjeść. No nie? Że my czasami jakby jesteśmy takimi jakby ofiarami pewnego, pewnej struktury, pewnych przekonań, że im śniadanie, że im tak. obiad, że im kolację czy cokolwiek innego sobie powiemy, że jakby to nie jest, że coś dziwnego wydarzyło, że nagle jesteś głodna, tylko może na przykład jesz bardzo małe kolacje, więc twoje śniadanie. Nie nasycać się, a rano jesteś w pracy w pełni skupienia i, i spalasz bardzo dużo um, energii, wykorzystujesz bardzo dużo energii właśnie poprzez to, i zjedzenie po dwóch godzinach drugiego śniadania jest ok. Tak? tak? Jakby szacunek do tego, że nasz organizm nam to podpowiada i on nie działa przeciwko nam. No pewnie. Tak samo e, ostatnio właśnie w poście poruszałam tą kwestię, e, że tak samo jak na przykład nam się siku i mamy pełny behesz i za godzinę znowu nam się siku, no to. Przecież nie wkurzamy się na siebie, że o Jezu, znowu mi się chce siku i nie mogę teraz i siku. Tylko idziemy do ubikacji i tyle. Tak samo e, potrzebą fizjologiczną jest jedzenie. Jeśli nas, nasz organizm na przykład nam wysyła taki sygnał, e, to warto po prostu go uszanować. Tak, co mam jako trójkę. Mhm. Jako trójkę jest bezwarunkowe pozwolenie na jedzenie. E, I to jest też czasami ciężki element, bo on mówi o tym, że. E, Możemy jeść tak naprawdę wszystkie produkty. Oczywiście znowu tutaj muszę zaznaczyć, że z wykluczeniem tych, które mamy, na które mamy uczulenie, nietolerancję czy z powodów religijnych, etycznych e, czy kulturowych, no ale to jest też dzielenie, niedzielenie jedzenia na te zdrowe i niezdrowe. To jest często kontrowersyjna kwestia, bo. E, to jest takie naturalne, że dzielimy właśnie to jedzenie na te zdrowe i niezdrowe. I często słyszę naokoło ludzi o, zjem teraz owoców, bo one są zdrowe, bla, bla. I inteligentne jedzenie uczy tutaj, że oczywiście nie, e, nie przekreślam żadnej e, żadnych wartości odżywczych owoców, ale to jedzenie jest na równi. E, nigdzie to to takie większe, bardziej odżywcze jedzenie nie jest, że tak powiem, na pedestale na przykład jeśli zjemy czekoladę, to ona będzie miała tę samą tak jakby wartość moralną dla nas co truskawki i nie będziemy na przykład czuć poczucia winy z tego powodu, że zjedliśmy czekoladę. I oczywiście dalsze elementy uczą nas na przykład tego, że jedzenie czekolady raczej nie będzie najlepszym wyborem na przykład na siadanie kolację, obiad, oczywiście i oczywiście, oczywiście ale też uczy nas, że jedzenie mają różne wartości odżywcze i będą mieć różny czas, kiedy nam się to po prostu przyda. I jedzenie na przykład zbilansowanego śniadania będzie super opcją na przykład dla większości, bo będzie nas na przykład dłużej trzymać sytym, a na przykład jedzenie samych słodyczy na obiad może nie być najlepszym rozwiązaniem, bo będziemy czuć się nieco pewnie osłabieni, a nie przynosi nam też to, na przykład żadnego, żadnych takich makroskładników, których potrzebujemy na przykład. Bo to też chyba jest tak, że jak wielu z nas wydaje się na początku, że właśnie w momencie, kiedy pozwolimy sobie na wszystko, to rzucimy się na te chipsy, to nawet jeśli się rzucimy tego pierwszego dnia na chipsy, to za mm -hmm. chwilę nasz organizm po prostu będzie miał ochotę na coś, Innego, na coś może bardziej odżywczego i jakby też jest chyba ok, właśnie pozwolić sobie na takie rzeczy, które były kiedyś zakazane, bo przez to one stracą tą swoją moc kuszenia nas i zrozumiemy, że może właśnie ta śliwka jest maksymalnie apetyczna i kusząca w tym momencie, kiedy już zjedliśmy tyle zakazane chipsy. Ale to, jak mówisz, to jest bardzo częsta, e, częsta obawa ludzi, którzy właśnie przychodzą na intuicyjne jedzenie i słyszą, że mogą jeść wszystko. I Jeśli ktoś właśnie mm, świeżo przychodzi po różnych dietach, które zakazywało, e, zakazywało na przykład, e, te diety zakazywały pewnych produktów, to bardzo możliwe, że się rzucimy po prostu na nie i rzucimy się na te wszystkie produkty, które gdzieś tam były w głowie u nas limitowane i zakazywane, sorry. I bardzo często właśnie autorki same nawet intuicyjnego jedzenia struktury nazywają to miesiącem miodowym. Czyli czas kiedy, czas, kiedy jemy sporo i czasami chaotycznie i jemy na przykład właśnie te przysłowiowe lody na śniadanie, obiad, kolację. I to jest ok, ale po pewnym czasie następuje habituacja, to po pierwsze. Czyli... Coś traci dla nas tą wyjątkowość po, po jakimś czasie i nie wywołuje u nas aż takich emocji, i też zauważamy to, że um, nie czujemy się właśnie zbytnio komfortowo, jeśli jemy same takie rzeczy. Um, ale również w intuicyjnym jedzeniu poleca się oswajanie jedzenia. Ja też to lubię nazywać legalizacją jedzenia, bo często mamy jakieś zakaz zakazane produkty i fajnie jest je sobie po prostu wprowadzić nie wszystko naraz, bo to może okazać się dla nas złym pomysłem i może mocno nas um, przygnieść. Tak, przytłoczyć mocno, bo na przykład zmiany w ciele stają się bardzo szybkie, albo na przykład my czujemy się bardzo źle. I też poczciwiny jest jeszcze znowu bardzo mocno, bo nie przerobiliśmy znowu tego podejścia. I stopniowe po prostu wprowadzanie ich do swojego, swojego życia i obserwowanie, czy tak naprawdę stało się coś złego z nami, czy nie, jeśli zjedliśmy zjad te produkty. Ale też to jest mega mhm. ciekawe, co pokazujesz u siebie, kiedy wrzucasz zwykłe rzeczy. Tak, w, w cudzysłowie, I, i to jest chyba ta normalizacja zwykłego jedzenia, że nam też się wydaje, że musimy robić jakieś wymyślne, wymyślne potrawy. I też oczywiście jakby częściowo, jakby zdaję sobie sprawę, że, że jestem może nie tyle winna, co jestem częścią tego jakby instagramowego, jedzeniowego świata, i ja też bardzo lubię kombinować na swoim talerzu, ale mam wrażenie, że chyba nie powinniśmy wpuszczać siebie i innych w takie poczucie, że jeżeli ty jesz kanapkę z serem, to jesteś w ogóle nudny, niezdrowy i, i nieciekawy i to jest ok, lubić, lubić właśnie zwykłe, proste jedzenie. Ja się śmieję właśnie trochę z siebie, bo czasami to tak wygląda, jakbym właśnie same y, dziwactwa wymyślała i jadła, testowała, a mój, u, moje ulubione, ulubione dania to są... Kotlety z ziemniaczkami, oczywiście no, zazwyczaj w wersji roślinnej, z ziemniaczkami mm. z mizerią, a jak pizza, to w ogóle z czosnkowym spodem wiejska z kiełbasą. Więc, więc to czasami pozory mogą mylić i, i fajne jest to, żeby właśnie pokazywać, że jakby zjedzenie wielkiej miski, po prostu bowla z zieleniną i milionem składników wcale nie musi być lepsze niż zjedzenie zwykłego obiadu. Mm. Polskiego, który składa się z trzech części, jeżeli mamy do tego dobry mindset i, i nam to po prostu smakuje, przez co służy nam bardziej, bo jest też mniej stresu wokół, wokół tego talerza. Wydaje mi się, że też o tym mówiłyśmy wcześniej, ale myślę, że warto to, warto to podkreślić. Tak, taka różnorodność jedzenia i tego, że ono zawsze gdzieś jest tam dostępne, i nie musimy już, już teraz tego jeść wszystkiego naraz, bo. Później możemy po prostu do tego sięgnąć cały czas, do, tego, do tej różnorodności naszych, wiesz, kubków smakowych. Co tam, co tam dalej na naszej liście? Później jest neutralizacja krytyka w głowie, czyli ktoś, kto właśnie nam podpowiada, że to jest niezdrowe, to jest, ma za dużo kalorii. I to się, to się bierze bardzo często właśnie z naszych e, takiej przekonań, ale też takich e, dezinformacji ogólnej, jeśli chodzi o e, odżywianie, bo tych informacji jest ogrom. E, I co nie wejdziesz na jakiekolwiek social media, czy w Google, czy jakiej, na jakiekolwiek e, e, zerkniesz z gazety, masz mnóstwo informacji, i przeważnie one często są, e, zaprzeczają same sobie więc one często są naszym tym krytykiem w głowie, który mówi, że e, nie zjadłeś dzisiaj już na przykład trzy e, porcje węglowodanów, więc już czwartej nie możesz, albo na przykład zjadłeś dzisiaj za dużo w ogóle, albo że zjadłeś dzisiaj z, e, słodycza, więc już dalej e, więcej nie możesz. Są przeróżne i każdy ma takiego swojego krytyka w głowie, który mniej więcej dyktuje mm, e, nasze e, później myśli e, i Tutaj uczymy się takiej neutralizacji tego e, i też takiej bardziej życzliwego podejścia e, do nas samych i tego, tego jak jemy. Ale mm. jakie są takie proste, nie wiem, jakieś narzędzie, jakiś sposób, żebyśmy mogli to zacząć neutralizować u siebie już teraz? Że mm -hmm. kiedy pojawia się taka myśl typu, wczoraj zjadłaś ciasto na deser, dzisiaj nie zjesz ciasta na deser, bo po prostu to jest totalnie niezdrowe i złe, to co wtedy powinniśmy sobie powiedzieć? Po pierwsze, rozpoznać, że to się pojawia i rozpoznać, co mówi. Możemy zadać sobie pytanie, skąd się to wzięło, bo czasami, e, nikogo tutaj nie obwiniając oczywiście, ale czasami się to bierze na przykład z naszego rodzinnego domu, kiedy nasza mama tak mówiła o jedzeniu albo ktoś z naszych bliskich osób po prostu tak robił, więc my automatycznie nawet się nie zastanawiamy nad tym. E, tak samo podchodzimy do jakiegoś jedzenia, nawet jeśli to, nie jest, to jest nieprawda. E, ale też często może być wystawianie się na tak jakby challenge e, i zauważenie tej myśli, spisanie jej, e, powiedzenie do siebie OK, challenge accepted, i później po prostu zjedzenie tej na przykład nie wiem, jest myśl, że mm, od tego silnika nie wiem, przytyje następnego kawałka. I challenge polega na tym, że jemy ta, ten celnik i pytamy się, co się stało, czy coś się zmieniło w naszym życiu, czy jakie emocje nam towarzyszyły w ogóle podczas jedzenia tego, na przykład celnika. Więc to jest różno, jest parę narzędzi, które właśnie pomagają nam neutralizować i rozbroić tego krytyka, tak żeby on się stał takim neutralnym, bardziej głosem dla nas, albo bardziej życzliwszym też. A czy tobie się wydaje, że w ogóle my jesteśmy w stanie, jeżeli dostrzegamy w sobie takie, takie myśli i zachowanie, czy my jesteśmy w stanie sami sobie z tym poradzić i sami przez ten proces przejść i sobie to zneutralizować, czy raczej byś w ogóle rekomendowała wsparcie w postaci specjalisty, kiedy widzimy, że mamy tego typu problem? Mm, powiedziałabym tak, że to jest bardzo możliwe. E, można używać na przykład książek e, oryginalnych, intuicyjnego jedzenia, można też używać na przykład e, różnych, e, trochę bardziej zmiksowanych wersji, czyli na przykład mojej mojego e e, i mojego e-booka. Ale ten proces może trwać o wiele dłużej, no bo wiadomo, e, specjalista zawsze nas może po prostu popchnąć w jakąś dobrą stronę. A bardzo ciężko na przykład przejść przez ten proces, jeśli mamy po pierwsze mało wiadomości i mało informacji na ten temat, szczególnie w Polsce. Jeśli ktoś ma przywilej na przykład znajomości języka angielskiego, świetnie, tych materiałów tam jest naprawdę sporo po angielsku. Ale też bardzo ciężko jest, bo kultura diety jednak jest wszędzie i to nie jest tylko w tym dietetycznym świecie, ale tym medycznym i w tym rozmowach rodzinnych, właśnie tych dietokach, fatokach. One jest wszędzie, więc bardzo ciężko. Rozpoznać to samemu i później, na przykład, zauważyć, że o, to jest kultura diety, ja się w to nie mieszam i odcinam się od tego. Oczywiście ona nie zniknie, ona pewnie będzie przez jeszcze większość czasu. Mam nadzieję, że kiedyś zniknie, ale właśnie praca ze specjalistą pomaga przejść przez ten proces może trochę szybciej i może nakierować na nowe, nieznane rejony, gdzieś tam spoza naszego, takiej, naszej komfortowej strefy. Nie? To przejdźmy do kolejnego elementu. Piąteczka to jest poczuć swoją sytość. Ona często przechodzi po prostu jedną z naturalnych... Um, e, jeśli nauczymy się, jeśli skupimy się bardzo dużo na, przykład na, tym, na tej skali głodu, to ona często bardzo przychodzi naturalnie, ale bardzo sporo ludzi nie rozpoznaje tego, gdzie jest sytość, a gdzie kończy się ta niekomfortowa sytość, czyli takie przejedzenie się. Wynika to z przeróżnych um, czynników. Często to, to są osoby, które na przykład bardzo dużo objadają się czy mają na przykład napadowe obiadanie się i one kompletnie nie czują tej, go, tej sytości. Dlatego tutaj uczymy się znowu, jak u nas objawia się sytość, bo na przykład to może być więcej energii, może być uczucie na przykład większego skupienia. Czy lepszy humor to są wszystkie takie subtelne, czasami um, oznaki sytości, um, które, które pomagają nam po prostu ją wykryć. E, później mamy satysfakcję. E, I satysfakcja, e, ja lubię to określać jako to coś gdzie czasami po obiedzie ok, jesteśmy gdzieś tam syci, ale nie ma tego, tego czegoś, że coś jeszcze byś na przykład zjadł, bo to Cię nie usatysfakcjonowało. I nie mówię tu, że to muszą być desery albo na przykład coś słodkiego po posiłku, chociaż często tak jest, ale na przykład możemy zadbać o satysfakcję jedzenia dodając na przykład... Różnorodność jest bardzo... Dobrym elementem, jeśli chodzi o satysfakcję, ale też na przykład dodawanie um, różnych tekstur, różnych smaków, aromatów, rozpoznawanie ich tego, co my lubimy i co nam sprawia satysfakcję, um, czy robimy pokarmy bardziej na zimno, czy na ciepło, czy na przykład. Zim, um, czy na przykład, nie wiem, zblendowane, czy z taką teksturą chrupiącą. To wszystko, właśnie, pomaga. właśnie chciałam powiedzieć, że jakiś taki że chrupiący tost, albo podrażone pestki, o, prawda? Tak, tak, tak. Że, to, że, to, że to sprawia, to że jest, to jest bardziej atrakcyjne. Nawet nie tak, że... Czas... No, oczywiście mamy swoje takie top-top, ale czasami się to po prostu zmienia. E, a często osoby, które są na takich przewlekłych dietach nawet nie są świadome tego, co lubią jeść, bo całe życie miały gdzieś tam kartkę albo całe życie gdzieś tam e, ktoś im gotował albo właśnie ktoś im mówił, ile czego mają zjeść i one nigdy nie zapoznały tej satysfakcji z jedzenia. Więc to jest też czasami tutaj odkrywanie w ogóle nowych smaków i tej bardzo polecam na przykład em, znalezienie jakiegoś w ogóle takiego odjazdowego przepisu, którego nigdy nie, nie, nie jedliśmy i spróbowanie tej rzeczy. Czy na przykład w restauracjach e, próbowanie co, e, co odwiedziny na przykład nowego dania, którego nigdy nie jedliśmy. No, Więc ten podpunkt skupia się bardzo mocno na, na odkrywaniu. Uwielbiam go. E, tak, trochę wywiadem pewnie. E, później mamy emocjonalne jedzenie, e, czyli poradź sobie z emocjami, e, z emocjami bez lub z jedzeniem. E, I ja wiem, że emocjonalne jedzenie ma po prostu mega negatywny, m, negatywną prasę, że tak powiem. I jest uważane, że masz odciąć się od jedzenia emocjonalnego kompletnie. E, i tutaj jest trochę tak, że my nie jemy tylko z negatywnych emocji, ale także również z pozytywnych, no bo na przykład celebrujemy niektóre rzeczy e, po prostu sprawia nam przyjemność czasami jedzenie. Nie ma w tym nic złego. E, I tutaj emocjonalne jedzenie po pierwsze próbuje pomóc Ci rozpoznać, czy to jest, czy to po prostu nie jesteś głodna, a przypisujesz to e, emocjonalnemu jedzeniu, bo bardzo często jest tak, że. E, Ktoś zaniedbuje właśnie te sygnały głodu i sytości, a później orientuje się, że um, objada się i nazywa to emocjonalnym jedzeniem. Więc pierwszym w ogóle podpunktem tutaj jest sprawdzenie, czy szanujemy te sygnały. A jeśli już dojdziemy do tego, że to jest emocjonalne jedzenie, to jest takie delikatne i życzliwe zapytanie się, czego dzisiaj potrzebujesz, dlaczego pojawia się um, to, ten, ten, to uczucie. Um, i bardzo fajnie mi się to spracuje na przykład z kołem emocji, czyli rozpoznawaniem, bo czasami nawet nie umiemy um, yy, znaleźć słowa, które opisuje to, co czujemy. Dlatego, koło emocji jest bardzo, bardzo użyteczne w tym momencie. No a później, tworzenie swojej własnej takiej yy, skrzynki z narzędziami, yy, gdzie jedzenie może być jednym z narzędzi ale nie jest głównym, bo jeśli opieramy się całkowicie na jedzeniu, które oczywiście jest bardzo szybkim, tanim i bardzo przystępnym um, takim, pole, takim coping um, skillem, no to to nie będzie w dłuższej perspektywie dla nas czasu po, um, pozytywne. Dlatego skupiamy się tutaj na rozwoju innych narzędzi. Nie wiem, czy to jest płacz, czy to jest terapia, czy to jest czytanie książek, czy to jest... no każdy ma przeróżne swoje takie coping mechanizm. E i nie wykluczamy właśnie jedzenia, bo ono tam może być. Ja uważam, że to jest mhm. super, że też pozwalamy sobie na to emocjonalne jedzenie, bo oczywiście ma ono swoje negatywne skutki, ale też demonizowanie tego może właśnie być sposobem na ukrywanie pewnych rzeczy. A jeżeli Dokładnie. na przykład mieszkamy poza domem i tęsknimy, i mamy ochotę zrobić sobie, nie wiem, szarlotkę, bo jej zapach przypomina nam mhm. o domu i czujemy się utuleni, i robimy to jeszcze w dodatku świadomie, to wydaje mi się, że to jest piękne, że możemy właśnie za pośrednictwem tak. jedzenia wytworzyć sobie pewnego rodzaju atmosferę czy przywołać wspomnienia. O ile tego nie nadużywamy, to myślę, że wszystko jest dla ludzi. Ja się zawsze cieszę, że kurczę jednak jedzenie jest czymś, co musi robić każdy z nas kilka razy dziennie, więc dlaczego by nie wykorzystać tego na swoją korzyść i nie robić tego w taki sposób, że mogło nam jeszcze właśnie poprawić humor i umilić czas? Tak? Dla niektórych tak. może to być tylko narzędzie zabicia głodu, ale jeżeli ktoś ma może większy właśnie apetyt, jest smakoszem i to jedzenie jest dla niego ważne, no to wykorzystujmy je, jeżeli możemy się przytulić. Taką, takim ciastem na przykład, czy, czy, czy jakąkolwiek inną rzeczą, czy to są, nie wiem, lody. To też jest ok, super, super. Tak, tak i one później są właśnie bez poczucia winy, czyli kolejna emocja, która jest nam zupełnie niepotrzebna, jeśli chodzi o jedzenie. E, Ósemeczka to e, byłoby ciało szacunek, ciało akceptacja, cia ciało szacunek, po prostu praca nad naszym obrazem ciała, i od razu zna, zaznaczam tutaj, że to nie jest kochanie swojego ciała i akceptacja. Stanie w lustrze i nie wiem, mówienie, że o, jesteś taka zajebista, i już po prostu wierzenie w to całe, całe y, przez resztę życia. Oczywiście, że nie. Pozytywny obraz ciała to po prostu yy, brak bardzo negatywnych myśli na temat ciała, i oczywiście tutaj zdarzają się też takie Bad Body image, day, gdzie jednak nie czujemy się zbytnio komfortowo w tym ciele, yy, yy, i właśnie w tym elemencie na przykład pracujemy nad tym. Yy, co możemy zrobić dla naszego ciała, żebyśmy się czuli w nim komfortowo. E, czy to mogą być wygodniejsze ubrania, czy to może być na przykład zadbanie e, o taką zewnętrzną, że tak powiem, powłokę, czyli nie wiem, e, szczotkowanie, teraz jest bardzo modne. E, czy właśnie na przykład e, e, patrzenie na to, e, czym się otaczamy, czyli też na przykład nasze social media. Czy mamy różnorodność tego, co widzimy w mediach. No i praca nad akceptacją. I to nie jest często ciężka praca. To nie jest często łatwa praca, bo często nienawidzimy swoje ciała przez całe życie i tego nie da się zmienić tak od w jedną noc. Więc tutaj często poświęcam na to o wiele więcej czasu. No i podchodzą tutaj wiele różnych narzędzi, jeśli chodzi o to. Później mamy intuicyjny ruch, e, czyli podejście do ruchu, które jest e, inne niż dla większości, bo często ruch kojarzy nam się ze spalaniem kalorii, e, zrobieniem cardio na siłowni i, i po prostu chodzeniem na bieżni w nieskończoność. E, czy często na przykład może nam się kojarzyć z, z wf em który na przykład w szkole e, Sprawił, że mamy kompletnie negatywny stosunek do ruchu, bo na przykład mieliśmy słabe wspomnienia stamtąd. No i odłączenie tego ruchu od tych spalanych kalorii i znalezienie czegoś, co nam sprawia przyjemność. I to może być przeróżny ruch. To mogą być właśnie, nie wiem, jazda na wrotkach, pływanie, spacery, gimnastyka. Przeróżne rodzaje sportów, które ludzie na pewno um, trenują. E, I podejście do tego, że jeśli coś nam nie służy, to na pewno prawdopodobnie nie zostaniemy z tym dłużej. Aktywność fizyczna ma mnóstwo korzyści i tego naprawdę nie da się wymienić w jednym podcaście. E, i jest dobre dla naszego zdrowia, dobre dla naszego zdrowia fizycznego i tego psychicznego. Więc ten element zachęca, żeby do tego angażować się właśnie w ruch, ale taki, który jest dla nas też przyjemny. Też wydaje mi się, że te, ten poprzedni podpunkt i ten podpunkt są bardzo ze sobą powiązane, bo nawet jak mówiłaś o szacunku, hmm. to chciałam powiedzieć właśnie, że dbanie o to ciało, czy też no, szczotkowaniem, balsamowaniem i innego rodzaju takimi zabiegami też, które pielęgnują to ciało w ten sposób od zewnątrz połączone właśnie z ruchem jest, moim zdaniem, naprawdę potrafi zdziałać cuda i też jakby wiadomo, nie z jednej strony mamy badania, które potwierdzają po prostu, ile dla naszej głowy dobrego robi ruch fizyczny i czasem nawet kiedy mamy najgorszy możliwy nastrój, warto jest przełamać się i po prostu poruszać tym ciałem, ale właśnie nie po to, żeby osiągnąć jakiś cel performance'owy, mhm. sylwetkowy, kaloryczny i tak dalej, tylko po prostu, żeby tym ciałem poruszać nawet o właśnie w tańcu, którym też się mówi, że jest bardzo. Mhm. Że jest bardzo terapeutyczny, ale ja na przykład tak mam, że ja mam zawsze ogromną satysfakcję, kiedy się poruszam, bo wiem, że to jest jakby inwestycja w moje sprawne ciało. I, i też, jakby myślę, spojrzenie na to ciało jako na narzędzie, które ma nam pomóc doświadczać życia przez lata, to jest takie mhm. uczące. W moim, w moim odczuciu takiej życzliwości, że to jest, to, jest ten nasz, to jest ten nasz pojazd, to jest ta nasza świątynia, mówiąc tak górnolotnie I, i nawet jeżeli, nie wiem, nie chce nam się pewnych rzeczy robić, to to jest tak samo jak, nie wiem, chodzimy z samochodem do mechanika, no bo nie chcemy, żeby jeździł i może nam się czasem nie chcieć, tak, i może to czasem jest drogie, może czasem jest nudne i w ogóle nam nie jest po drodze, ale czasami właśnie takie Pragmatyczne podejście do tego może trochę odczarować ten, ten wizerunek ciała, jako po prostu właśnie tej naszej, nie wiem, właśnie jakiejś wizytówki, jakiegoś czegoś, co jest właśnie dobre, albo złe, piękne, albo brzydkie. To po prostu ma się ruszać, bo za 50 lat będziemy wszyscy szczęśliwi, że możemy rękę do góry podnieść, a nie jakiej długości jest ta ręka. Tak, ale też bardzo ważne jest to, że intuicyjny ruch nie wyklucza celów. E Celów, po prostu. Na przykład możemy mieć cele tego, że jesteśmy bardziej mobilni, e, czy na przykład właśnie nie boli nas e, krzyż, jeśli siedzimy bardzo długo, e, czyli też taka znowu mobilność, tego, że mamy cel na przykład bycia silniejszą, silniejszym, tego, że chcemy przebieć e, większe dystanse. Po prostu. E, Odklejenie tej warstwy takiej typowo kalorycznej, spalenia e, tłuszczu, czy po prostu zmiany ciała, tylko właśnie skupienie się na te, tej funkcjonalności naszego ciała, która jest niesamowita. E, I celebrowaniu właśnie tego, że co nasze ciało może zrobić, jeśli e, na przykład trenujemy m, właśnie e, podnoszenie ciężarów, ile naprawdę na przykład możemy unieść e, po jakimś czasie. Czy nam został okay. ostatni podpunkt? Tak, i to jest delikatne odżywianie, i tutaj jest ten element, który jest przeważnie przerabiany na końcu, bo mówi o tym, jak możemy zadbać o nasze zdrowie, właśnie tej od tej strony typowo takiej. Nutrition, czyli takiej jedzenia po prostu. I bardzo jest ważne dla, na końcu jest, dlatego że pierw musimy właśnie przerobić większość tych podpunktów, żeby nie podejść do tego znowu jak do kolejnej diety i nie podejść do tego na zasadzie kalorii czy makro, skupienie się tylko i wyłącznie, tylko razem z tymi wszystkimi inny, innymi elementami uczymy się, jak jedzenie. Na nas pływa, i tutaj musimy też często pierw mieć zbudowane takie podstawy, czyli to, że jemy wystarczająco, to po pierwsze. Jemy na przykład regularnie, jemy zgodnie, z, w większości czasu zgodnie z sygnałami głodu i sytości i dbamy właśnie o właśnie tą satysfakcję. I tutaj uczymy się, jak powiedzmy, na przykład balansować posiłek. I tutaj też zmierzy się z następnym mitem, to to, że ktoś, żeby zacząć jedzenie intuicyjne, potrzebuje mieć wiedzę dietetyczną, w sensie o odżywianiu. I to jest mit znowu. Bo właśnie w tym ostatnim podpunkcie mniej więcej uczymy się tego, tylko o tej delikatniejszej strony, bo zadajemy sobie pytanie, czy jeśli nie dodamy do większości naszych posiłków węglowodanów, czy Nasz organizm będzie spokojnie działał, czy na przykład jak się wtedy czujemy? Nie na tego, tak. Nie, nie na zasadzie tego, że o to ma tyle kalorii, to ma m, tyle wiesz, makro, tylko staramy się mniej więcej um, złożyć większość posiłków czy przekąsek, tak żeby za, um, one zawierały wszystkie makroskładniki jedyne czego się tak naprawdę może być użyteczną wiedzą wtedy to źródła tych na przykład źródła białka bardzo dużo je, ogólnie jest dosyć miejscami wysoki poziom mm, znajomości gdzie jakie produkty są źródłami czego, A, ale pomocne może być na przykład nie wiem wydrukowanie sobie karty z, z białka i różnorodne źródła na przykład tego białka e, i później na przykład y, Kombinowanie tych posiłków, tak, żeby one były zbilansowane, e, i zauważanie, jak się czujesz na przykład po takim posiłku, albo na przykład jak się czujesz, jeśli e, nie będziesz jadł w ogóle e, tłuszczu przez większość dnia. Czy to będzie coś, co. Jest dla ciebie, że tak powiem, optymalne. No i delikatne odżywianie jest też ważnym elementem, jeśli chodzi o intuicyjne jedzenie i połączenie tego na przykład z insulinopornością, PCOS-em czy wysokim cholesterolem. I tu przeważnie ten element będzie gdzieś tam wysuwany na pierwszy. Mm, Pierwszy plan na początku, bo fajnie jest zadbać właśnie o te podstawy, o, o, o te delikatne odżywianie na początku, właśnie jeśli pracujemy przy, przy tych na przykład schorzeniach. No ale i tutaj od razu zahacza o to, że intuicyjne jedzenie tak, nie musisz być zdrowy, żeby jeść intuicyjnie. No właśnie, bo to jest myślę bardzo ciekawy podpunkt i też super, że na końcu mówicie o w jakichś takich zasadach, podstawach dietetyki, bo myślę, że w świecie dbania o swoją sylwetkę, czy o yy, nie wiem, kontrolowania gdzieś tam swojego odżywiania, my zazwyczaj jesteśmy ekspertami z teorii i potem dziwimy się, mm -hmm. że to nie działa i totalnie jakby gdzieś za, za, zamiatamy pod dywan wszelkie emocjonalne kwestie i chcemy mieć po prostu wyniki oparte o jakieś wyliczenia matematyczne. Tak to niestety mm -hmm. wygląda i nawet powiem Ci, że ym, znajoma Mojej mamy, została przez. jest w jakimś takim programie odchudzającym, gdzie została połączona na start z psychologiem i była bardzo zdziwiona i właśnie powiedziała, że ja nie rozumiem o co chodzi, ja tej przyszłam schudność. Dlaczego psycholog powiedział, że możliwe, że dobrym opcją dla mnie byłaby terapia? I, I to jest też fajne, że też przy starszych pokoleniach i już myślę, że w naszym przypadku może coraz częściej, zaczyna. Się łączyć to, że OK, jakby odżywianie, zasady, badania, talerz to jest jedno, ale jeżeli nie połączysz tego z tym całym spektrum innych aspektów, narzędzi i warstw, to, to nie, będzie przy, nie będzie nam dawało jakiegoś takiego długoterminowego rezultatu. Także mam nadzieję, że w ogóle dietetyka w tę stronę idzie. Czy ty na przykład dostrzegasz też, że. Osoby, na przykład, które są w takim bardziej klasycznym, powiedzmy, dietetycznym nurcie, też otwierają się na takie tematy? Czy to zaczyna być w ogóle w dyskusji takiej dietetycznej? Um, ja myślę, że jednak, okej, okay, powoli wkracza gdzieś tam elementy właśnie tej psychologii, ale jednak dalej to jest związane raczej z odchudzaniem, czyli dalej jesteśmy w tym wagocentrycznym podejściu a nie wago inkluzywnym. Więc oczywiście super, że jest zmiana a i każda zmiana na pozytywne jest dobra, ale e, to jeszcze nie jest to, o czym właśnie mówi ten cały wago inkluzywny nurt i, i intuicyjne jedzenie. Ale ale tak jak mówisz, spoko, że, że coś, coś tam się zmienia, jeśli chodzi właśnie o proponowanie na przykład psychologa, jeśli chodzi o takie programy. To powiedz mi już kończąc, mhm. czy osoba, która chciałaby nauczyć się trójcyjnego jedzenia, znajdzie pomocną dłoń w Twoim e-booku? Oczywiście, że tak. Dlatego, e, dlatego to będzie taka mała autopromocja, ale e, specjalnie napisałam ten e-book tak, żeby on był po pierwsze dla nie dla dietyków, czyli dla ludzi, którzy tam gdzieś są, powiedzmy, ekspertami od jedzenia, tylko dla ludzi, którzy takich powiedzmy, lajków, i specjalnie te wszystkie badania naukowe, o których mówię, napisałam w takiej formie, żeby ona była przyjemna do, do czytania. Więc mój e-book zawiera i teorie właśnie o tych wszystkich elementach, czy o po prostu o wagę inkluzywnym nurcie, ale też. Praktyczne wskazówki, czy właśnie mam załączone też karty pracy, czyli te ćwiczenia, o których nie, niektóre to wspomniałam, ale też jeszcze inne, które pomogą właśnie tej pracy sam na sam i żeby jeść właśnie bardziej intuicyjnie. Oczywiście, Twojego e-booka podlinkujemy w opisie, ale powiedzmy, jeżeli ktoś na przykład poczuje, że potrzebuje Takiego jeden na jeden prowadzenia? Czy można się do ciebie mhm. zgłaszać? Przyjmujesz w ogóle konsultacje? E, w tym momencie jestem, że tak powiem, full, ale za niedługo od, y, pracuję nad stroną internetową, y, zakładką, gdzie będzie to bardziej zautomatyzowane. A co za tym idzie, będzie więcej ludzi, gdzie, gdzie mogą się umówić, więc jeśli to nastąpi, to na pewno będę ogłaszać na, na moim profilu. To już będziesz miała, słuchaj, taką listę oczekujących, że ja powinnaś... Ja myślę, że tak troszeczkę off-top, ale narzędzie dla nas kobiet, pewnie zazwyczaj, dla nas ludzi jest super, ale sądzę, że przeszkolenie też właśnie dietetyków w tej kwestii byłoby myślę z ogromnym, z ogromnym, z ogromną korzyścią dla, dla wszystkich w konsekwencji, więc, więc jeżeli, jeżeli chodzi ci to po głowie, to ja czuję, że to, jest, że to jest dobry pomysł i że to by naprawdę zrewolucjonizowało tę scenę. Tak. Nie, to jest mówię, że ogromny, ogromny temat i ja sama dalej się szkolę i sama odkrywam czasami nowe rzeczy i zdecydowanie przydałoby się właśnie coś takiego w Polsce. No, także kom... przy, przy ostatnim podcaście mówiłam, że byłoby super, gdybyś miała podcast, i teraz już masz podcast, który też podlinkuję, to, tak. to teraz mówię, że byłoby fajnie, gdybyś szkoliła dietetyków. Może następnym razem, jak się dzwonimy, to już będziesz pracowała nad jakimś programem, żeby profesjonalistów też trochę doedukować w tej kwestii. Niemniej ja myślę, że y, oczywiście to są wszystko wielkie tematy, ale tutaj y, z, zakończymy już y, intuicyjne jedzenie, mm -hmm. a raczej takie. Taki wstęp do intuicyjnego jedzenia. Myślę, że te osoby, które są zaciekawione, na pewno zgłębią tę wiedzę. A ja to i Paulina po raz kolejny dziękuję z całego serca. Jak zawsze dowiedziałam się tylu fantastycznych rzeczy i cieszę się, że mogłam razem z tobą być nośnikiem takich wartościowych treści. Także wszystkiego dobrego. Ja, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za ponowną rozmowę. Dzięki. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. W opisie znajdziecie wszelkie linki, w tym ten do e-booka Pauliny. Będzie mi też super miło, jeśli wystawicie podcastowi recenzję na iTunesie w aplikacji podcasty. Tam możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo dzięki temu podcast trafia do. Szerszego grona odbiorców i jest po prostu promowany. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, na YouTube zasubskrybować mój kanał, bo na YouTube wszystkie podcasty są w wersji wideo. Oczywiście, mile widziana będzie też łapka w górę i komentarz. Natomiast po więcej tematów podcastowych i do dyskusji zapraszam Was na Instagrama mojego oficjalnego, czyli Karolina Sobańska. Także bardzo wam dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tej rozmowy i słyszymy się już za tydzień w kolejnym, arce ciekawym mam nadzieję dla was odcinku. Do usłyszenia. Cześć.